Data rozpoczęcia sezonu 10, nowe informacje dotyczące Katusa i robota, nowa odświeżona mapa z okazji sezonu 10 i wiele, wiele więcej. To wszystko już w dzisiejszym materiale, a więc hej wszystkim, z tej strony Jaju i zanim zaczniemy, to chciałbym wam polecić wpisanie kodu JAJUTY w Fortnite'owym sklepie przez 2U oczywiście. Dzięki temu jestem w stanie po prostu realizować to, co robię, wprowadzać nowe serie, a także konkursy, a no właśnie a propos nich. Tutaj macie ostatnią dwójkę zwycięzców, V-dolców. No i jeżeli chcielibyście wygrać jak oni, to jedyne co musicie zrobić to zostawić łapeczkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, subika, no i oczywiście użyć chociaż raz kodu JAJUTY w Fortnite'owym sklepie. Bez tego nawet nie ma co mówić o odebraniu nagrody, a teraz bez dalszego przedłużenia zaczynajmy. Nowy zestaw z PS4 jest już dostępny w Australii, zaś w Europie będzie dostępny gdzieś pod koniec lipca. Jeżeli natomiast chcecie uzyskać ten unikalny zestaw bez inwestowania w konsolę, pada czy słuchawki, to wystarczy, że na odpowiednich stronach kupicie sobie kod, który normalnie znajduje się w pudełku. Zestaw na chwilę obecną jest drogi oraz można go aktywować oczywiście tylko na PS4, a skórkę będziecie mogli oczywiście nosić także na PC, jeżeli posiadacie połączone konta PS4 i Epic Games. Ja sam, gdybym miał PS-a, to raczej kupiłbym słuchawki z racji swojej użyteczności i uniwersalności, ale to, czy kupicie sam kod na skina, czy coś do tego, to już wasz wybór. Mam tylko nadzieję, że będziecie zadowoleni ze swojego zakupu. Do nowego sezonu zostało 18 dni, ponieważ według wstępnych założeń ma on jednak rozpocząć się 1 sierpnia. Epic Games przesunęło datę z 24 lipca, aby najprawdopodobniej nie łączy ze sobą dwóch wydarzeń, czyli startu sezonu 10 i drugich urodzin Fortnite, w ramach których otrzymamy masę darmowych przedmiotów, najpewniej nowy tryb, a także jakieś opcje na świętowanie tego wydarzenia, ale o tym może innym razem. Zbliżamy się do zakończenia jednego ze słabszych sezonów, a więc pora poruszyć wątek kolejnego. Mamy trochę o nim informacji i póki co to, że rozpocznie się on 1 sierpnia, nie jest jedyną informacją, jaką posiadamy. Według wstępnych założeń sezon 10 będzie istniał bombą, a Epic Games musi taką tak jakby przygotować. Fortnite ostatnio poleciał w dół i stracił prawie że 40% swoich zasięgów, przynajmniej tak pokazują statystyki Google. Spadająca popularność, a także utrata pierwszego miejsca na Twitchu po niemalże 2 latach hegemonii na rzecz lolowego TFT to na pewno ogromny cios w plecy dla epickich, ale miejmy nadzieję, że się podniosą. Do tego będzie potrzebna istna bomba, która sprawi, że nasza gra powstanie jak Feniks z popiołów. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej, ale wpierw Epic Games musi się zastanowić, co by chciało zrobić. Będąc w kiepskiej sytuacji, raczej zwyczajne zmiany w przedmiotach, karnet bojowy, czy nawet nowe miejscówki nie wystarczą. Każdy z nas zna Forta na wylot, a więc aby ludzie dalej się nie nudzili, to Epic Games musiałoby postawić przed nami jakieś trudne zadanie, które sprawi, że ogarnięcie na nowo Forta trochę nam zajmie. Bez tego powątpiewam w odnowienie naszej gry i jej ponowną hegemonię. A więc, co takiego sprawiłoby, że nasza gra na nowo zaciekawiłaby wszystkich jej miłośników i zwolenników? Raczej doskonale wiecie, co takiego jest wyczekiwane przez nas wszystkich od samego początku. Niedawno pojawiła się rzekoma wiadomość, której twórcą jest Donald Mustard, dyrektor fabuły Fortnite, który powiedział, że nie wykluczają oni dodania nowych map w przyszłości. Oczywiście jest to informacja trochę stara, ale nadal aktualna. 10. sezon to taki, który jest najbardziej okrąglutką liczbą ze wszystkich i raczej po wtopie fabularnej sezonu 9 twórcy muszą zebrać się w garść i stawić czoła wyzwaniu. Raczej każdy z was przyzna, że nowa mapa lub stara, ale odświeżona w ponad połowie to coś rewolucyjnego. Założę się, że przynajmniej 20% z osób, które odeszły od Forta, by wróciły chociażby to wszystko sprawdzić, co dla epickich jest bardzo ważne, jednakże jak w ogóle miałaby wyglądać nowa mapa? Jak doskonale wiecie, w obecnym jeszcze sezonie czeka nas najprawdopodobniej najbardziej spektakularne, a także kozackie wydarzenie w całej historii Fortnite, jednakże zapewni ono Fortnite'owi tylko krótkotrwały sukces. Tak może tylko dodam, że kiedyś Fortnite już osiągnął podobne wyniki. Był to start sezonu 2, kiedy to dopiero nasza gra raczkowała. Te nowe wydarzenie będzie oczywiście bitwą robota i Katusa, z czego ten pierwszy prezentuje się właśnie tak. Oczywiście bez głowy, ponieważ tej ciągle brakuje w plikach, ale teraz mamy potwierdzenie, że będzie ona czymś odrębnym i nie będzie wbudowana w chociażby tors. Może posłuży do tego jednak ta wielka kaczucha, Oby nie, ponieważ ja sam nie jestem w nastroju na niszczenie fabuły na rzecz Becky. Sama bitwa może potoczyć się różnie i najpewniej w zależności od tego, kto ją wygra, to taki czas nastanie w sezonie 10. Myślę, że szanse Katusa są marne w porównaniu z potęgą Wintertechu, jednakże ja sam liczę na jakiś plot twist fabularny. Może posiada on jakieś specjalne umiejętności, niczym Godzilla, oby, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, w zależności od tego, kto wygra, to mapa się po prostu zmieni. Nie wiem jak wy, ale ja zdecydowanie wolę post-apo, tudzież klimaty fantazy od neonowych i futurystycznych miast, ale najpierw skupmy się na tym drugim. Po tym co się dzieje na mapie wręcz jasne, że zarówno futurystyczne miasta, jak i fabryka robotów należą do Wintertechu, który obecnie szykuje się na swoiste wyłowienie bestii i zutylizowanie jej. Jest ona zbyt wielkim zagrożeniem dla tej ogromnej korporacji, a to z tego względu, że swoim chaotycznym zachowaniem może po prostu narazić ich na ogromne straty. Zresztą i tak już uszkodziła główny kabel zasilający wykrzywione wieże, a takie spięcie w filmach akcji nie kończy się jakąś tam awarią, a ogromnym wybuchem. Wintertech nie może sobie pozwolić na stratę bunkru, a więc decyzja jest tylko jedna. Wojna. Nie wiadomo też do kogo należy bestia. Może jest po prostu jakimś przedwiecznym stworzeniem, które od zarania dziejów było zahibernowane właśnie pod strogim szczytem, może to jakiś sługus lodowego króla, a może jakimś cudem zawieja i władca z gliszcz triumfalnie powrócą na bestii, którą ujarzmią. Niewiadomych jest zbyt wiele, jednakże ja sam liczę na scenariusz, w którym to okaże się ona bestią lodowego. A czemu? Wydaje mi się to najciekawszym scenariuszem. Jak doskonale wiecie z odcinka fabularnego o Ognistym Królu, jego największym Nemezis był jego strażnikiem i niestety zawiódł w swoim cechu, jednakże de facto nie z jego winy, po prostu złośliwości świata nie da się powstrzymać. Skoro Księstwo Lodowego w postaci mroźnej części mapy bez Lodowego Legionu jest warte tyle co nic, a on sam nie ma w swoim władaniu nic wartościowego, to czemu by nie wykorzystać okazji i najzwyczajniej w świecie pójść na ostatnią wojnę? Wintertech raczej kompromisów z przedwiecznymi siłami nie chce robić, może zawsze się ich pozbyć, a na podstawie cielska wysunąć jakieś wnioski czy przygotować wynalazki. Lodowy to przedstawiciel magicznej strony tamtego świata, a Wintertech to ta naukowa. Sam mroźny monarcha pokazał co potrafi, tworząc Lodowy Legion przy użyciu fragmentu Kevina, czyli najpotężniejszej istoty. Dodatkowo włada ostrzem nieskończoności i myślę, że gdyby chciał, to by zgniótł Wintertech bez najmniejszego wysiłku, tym bardziej jeżeli Katus okazałby się jego sługusem. Załóżmy jednak, że tak nie jest, a Epic Games porzuci świetną szansę na stworzenie kozackiego wątku fabularnego i pójdą po najprostszej linii oporu. Stawiajmy na to, że bestia to dzikie stworzenie przez nikogo wcześniej nieujarzmione, które zwyczajnie znalazło się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Zaatakuje, wejdzie na wyspę albo zwyczajnie robot wyciągnie ją z wody i rzuci o ziemię. Ja tak to widzę i muszę przyznać, że przynajmniej w mojej głowie lepiej to wygląda od standardowej ustawki. Załóżmy, że ogromna korporacja wygra, zakończy raz na zawsze wątek magiczny, a Lodowy Król wyemigruje w siną dal. Po takim scenariuszu można by się spodziewać, że będzie nas czekać mapa Neo. Pełna dominacja, odświeżanie miejscówek i w końcu dobry ruch, jednakże wiadomym jest, że te dwa nowe miejsca i zmiana starych nie wystarczą, aby Fortnite wrócił na szczyt. Nowe mechaniki powiązane z mapą, wątek fabularny, Epic Games musi, ale to po prostu musi o to zadbać, bo inaczej nie wróży im świetlanej przyszłości. Oczywiście Fortnite nie umrze jeszcze przez najbliższe kilka lat, ale nowa mapa albo odświeżona stara jest raczej czymś koniecznym, aby odzyskał on hegemonię. Przydałoby się także parę nowych mechanik, ale to już nie mi o tym myśleć. Ja tu jestem tylko od fabuły, moi kochani. Skoro w jednym wypadku czeka nas mapa Neo, to w drugim raczej czeka nas jakiś post-apo, wątek magiczny czy coś takiego. Załóżmy, że robot odniósł sromotną porażkę, a bestia w amoku i szale rzuciła się na wszystkie bardziej świecące placówki i zwyczajnie pozostawiła po sobie zgliszcza. W takiej opcji raczej ogromne zmiany na mapie są niemożliwe, chyba że okazałoby się, że powróci wątek Lodowego Króla i zawiei. Wtedy jest to jak najbardziej możliwe. Gdyby bestia była mroźnym sługusem, to rzeczywiście mógłby na nowo zapanować nad mapą. Oczywiście całkowita biel to nic ciekawego, a więc jakiś kontrast mógłby być, jeżeli pozbył się by on Wintertechu, to władca zgliszcz mógłby powrócić na swoje ziemię wraz ze swoim panem. Jest to niewątpliwie ciekawa opcja, ja? Jaki scenariusz, na który liczę najbardziej? Patrzę na to oczywiście subiektywnie, jednakże ja sam wolę o wiele bardziej fantazy niż jakieś futurystyczne rzeczy. Oczywiście nie zaliczamy do tego niewątpliwego cudu, jakim będzie cyberpunk. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który ze scenariuszy wy obstawiacie i na jaki liczycie. Możecie również oddać swój głos w ankiecie, liczę na waszą kreatywność. Jeżeli nabijecie przynajmniej 10 tysięcy łapek w górę i dobijecie 10 tysięcy followersów na Instagramie, rozdam wam 3000 V-dolców, oczywiście wyniki standardowo na MajStory. A teraz a propos nowego karnetu bojowego, ponieważ wątków fabularnych nie ma co dalej na dzień dzisiejszy ciągnąć. Tutaj jest podobnie jak w przypadku zmian na mapie, tudzież jej odświeżonej wersji. Karnet bojowy będzie zależał od tego, kto tak naprawdę wygra ten pojedynek, no i oczywiście od pomysłów twórców. Może stworzą jakiś miszmasz, ja tam liczę na jakieś wartościowe skiny z fantazy. Ostatnio trochę dużo tych superbohaterów, czy to w sklepie, czy w karnecie. Z chęcią zobaczyłbym coś w stylu lodowego, ognistego, może jakieś leśne klimaty. Sam karnet będzie standardowo kosztował 950 V-dolców, ale kto wie, może otrzymamy go za darmo, tak jak to było ostatnio, kiedy Fortnite miał doła. Znajdziemy w nim również standardowo nawiązania fabularne do poprzedniego sezonu, podpowiedzi do ówczesnego oraz wiele więcej. Dajcie znać, jakie wy macie pomysły, które z tych koncepcji podobają się najbardziej, no i jeżeli spełnicie wymogi, to najbardziej kreatywna wypowiedź zostanie nagrodzona. Szczęście suba, łapkę w górę, no i kodzik jaju w Fortnite'owym sklepie, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!